Okej, okay. Dzisiaj na warsztat, kurde, nie wiem jak będzie słychać nagranie, bo jest wiatr. Przyszedł Toruń. Przyjechaliśmy tutaj z dziewczynami na krótki wypad. One już oczywiście gdzieś tam lody, pamiątki. A tutaj, tak na szybko, na razie na początek, rynek Starego Miasta i ratusz. Miasto jest naprawdę niesamowite, szczególnie jak się jedzie od strony Inowrocławia. To ten widok z mostu, przez który się przejeżdża nad Wisłą, na Stare Miasto, więc jest super. Naprawdę widać te średniowieczne założenia, na jakich był lokowany Toruń. O, a tutaj mamy rynek. Taki wynalazek mamy. Jak to tam ci farcia idzie? Mama, wiadomo. Co byś ci bez mamy zrobiły? Dajesz, Madzia. W drodze na bulwar, na pizzę, mijamy katedrę Świętego Jana Chrzciciela. Chyba największy kościół tutaj w Toruniu. A obok, zupełnie tutaj, po mojej prawej, teraz furgonetka dostawczak zastawia, ale mamy ulicę Kopernika, gdzie później pójdziemy i zobaczymy miejsce, gdzie się ponoć urodził Mikołaj Kopernik. O, tam możecie zobaczyć, że to jest ta kamienica, taka czerwona. No ale to zobaczymy później. A teraz jeszcze raz wspomniana katedra. A my idziemy, o, tam. Zobaczcie, jaka fajna brama. Brama miejska z wyjściem na bulwary nad Wisłą. Mury miejskie. No, wygląda to ciekawie. Mało jest takich, chyba jedyne miasto w Polsce, które może się poszczycić takim widokiem. No, a my większą ekipą idziemy tam na barkę coś zjeść. Ponoć dobra pizza. Idziemy tam, wiecie? Chodź, Fela. Mają ci statki? Tu dla dorosłych rzeczy. Nie ma. A jak wam się statki podobają? To idziemy dalej, chodźcie. Jeszcze mamy trochę do zwiedzania. Zobacz, jak to miasto jest poukładane, widzisz? Masz w liniach prostych się przecinają uliczki. Tu katedra Świętego Jana byliśmy. A teraz pójdziemy zobaczyć Krzywą Wieżę, Dom Kopernika, Teatr Lalek, co? I będziemy szukać krzyżaków, co? No idziemy właśnie. Tutaj jest ta Krzywa Wieża. Idziemy tam. Idziemy na Krzywą Wieżę. Prawie jak we Włoszech. Takie ciekawe. Kamienice. Proszę. Co tam? Jedziemy. Łojeny. No. Ferajna. Chyba nie wejdziemy na Krzywą Wieżę, bo patrzcie co jest. Widzicie? 100. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski. A tu Krzywa Wieża. Weź pigułkę. No tak, oczywiście. Jeszcze pójdziemy na pierniki. Będzie magnesem, rozumiesz tata? No, więc magnes mogę sobie sama. Trwa ostra negocjacja odnośnie pamiątki z Torunia. O, idziemy szukać domu Kopernika. Chodź. Gdzieś tam. Dom Kopernika. Tu czekajmy na mamę. Bo ona ma trochę ciężej. O, tam idzie. A my idziemy do przodu, wiesz? Chodź do przodu. To jest dom Kopernika. Tak, tam masz napisane, zobacz, co masz tam napisane, możesz przeczytać. Tak? No idźcie zapytaj pani, co tam jest. Pewnie ci odpowie. Patrzcie, jakie mamy niebo gwiaździste. Widzicie? No, niebo. O, fajne, co? Niebo. Idziemy dalej, poczekaj, zobaczymy. Muzeum, nie wolno niczego dotykać. Tak, nie dotykamy niczego. Jesteśmy w muzeum. Chodźcie dalej. Tu mamy jakieś starodawne, takie jak w czasach Mikołaja Kopernika, różne naczynia. Zobaczcie, takie naczynia mieli.
Widzicie? O, tutaj mamy gospodę. Jakieś ciasto jest w ogóle. Czy to mięso może? No. Pracownia. No. Idziemy dalej, co? Chodźcie. No nie, pewnie coś jest dalej. Jeszcze na górę musimy iść. Taki ładny budynek, zobaczcie. Starodawny. A? Taka kiedyś była muzyka. Wiecie? Tak grano. No, jest Kopernik? Kopernik, obraz Kopernika. Idziemy dalej? Dzbany i klucze mamy, nie? A tu herby. Kutka też jest? No. No. Pokój ładny? Łoże Kopernika. Myślicie, że tu Kopernik spał? Nie, bo tutaj spał mama, ojciec i dziecko. Aha. O, stół. Rogi. To nie rogi. Aha, rogi. Taka fryzury były, wiesz? To nie rogi. A patrz, jaki piec ciekawy. A tu takie biureczko. Co tam jest? Spiżarnia? Łaka fajna, zobaczcie jakie ptaki. Bażanty mamy. Gdzie są ptaki? U góry wisi taki. No tu wisi bażant. Tu. Tu takie mamy belki stropowe. Piękne. Idziemy dalej, no. Tu mamy lunety, kompasy. No, to są przyrządy, wiecie? Nawigacyjne chyba. Tam mamy sferę. Chyba tak to się nazywa poprawnie. A tu z drugiej strony co to jest? Izba dzienna też. Ale mamy szafę elegancką. Piękna. Tańczysz? A to jest Kraków. O, to ciekawe. Panorama, poczekajcie. Będziemy tu teraz chodzić. To jest winda. Patrzcie, jak stare książki wyglądały, widzicie? Tu też macie cały czas. Nie, zejdziemy. Winda, skarbie. No to jest taka minica, na której byliśmy. Chodźcie, idziemy w dół. Tam jeszcze są fajne inne ciekawostki pewnie. Po muzeum? Fajnie było? Króciutkie, ale takie fajne rzeczy były, co? Jeszcze wyżej, no ale wyżej się już nie dało. Po muzeum jest fajne. W miarę krótko się chodzi. Niewymagające. Przyjemne. Co nie? Co? Serio? Chodźcie tutaj. Opowiedzcie wszystko. Rakieta była, to chyba byśmy w innym muzeum. Dobra, po muzeum czas na coś słodkiego. Idziemy spróbować toruńskie pierniki. Idziemy po pierniki? Po pierniki idziemy? Chodźcie. No to chodźcie, zobaczymy co mają. Tutaj idziemy. No chodź. Aniela, dawaj. Może to po prostu serduszko? Nie, chciałbym. Co? Chodźcie. Dobra, wybierajcie. Dzień dobry. Chodźcie, ręce zdezynfekujemy, wiecie? Macie? Dobra, mamy takie fisaczki cytrynowe. I... z sercem, tak? Ale to później zjemy, w samochodzie, chodźcie. Idziemy dalej. Idziemy do Teatru Lalek. No pod Kopernika, chodźcie. A gdzie jest Kopernika? Kierowcą. O, już zmęczenie materiału. Chodźcie, idziemy. Jaki? Brzydki jest Kopernik. No, idziemy. Idziemy teraz deptakiem. Ludzi sporo.
temperatura około 30 stopni. Jest upał niesamowity. Jak widać, już chyba po pandemii, bo zero ludzi w maseczkach. Idziemy zobaczyć smoka i krzyżaków. O, to takie cudo z cukierkami. No proszę, pełno cukierków. Nie umiem zidentyfikować, gdzie był ten smok kiedyś. Taki przykuty, ale tam w tle mamy ogród lalek. Będzie jutro smok. Będzie jutro smok. No dobra, no zobaczymy, może go znajdziemy. Idziemy teraz do zobaczyć budynek tego teatru lalek i będziemy wracać. Bo dzisiaj pogoda nas chyba pokonała. Zwiedziliśmy tylko to Muzeum Kopernika i na tyle, bo jest zbyt ciepło. No pokonała nas pogoda na dzisiaj. No, zobacz, jaki jest ładny budynek, co? Teatr Baj Pomorski. Zobacz, widzisz? Chcesz tam iść? Tutaj? A co tam jest tutaj? Tu jest. Co? To są śmieci. To graffiti. Trochę dla starszych dzieci. Czekamy na Anielę. Ale już nie ma sił. No. Chodźmy jeszcze, może krzyżaka jakiegoś znajdziemy, co? Się objedliśmy i widzisz. I nie mamy sił już, żeby iść dalej. Gdzie oni są? O. Idzie mama za nią. To taka ciekawostka, mało osób wie, że był kiedyś Toruń i Nowy Toruń, dwa osobne miasta. Dlatego jest rynek staromiejski tam z figurą Kopernika i rynek nowomiejski, który jest tutaj. Były te miasta rozdzielone murem, dwa osobne byty. Ale w którym dokładnie to wieku było, to już nie pamiętam. Ale po tym mamy właśnie jeden rynek i drugi rynek. Taka historia. Trzy rynki są. Dwa. Nie trzeba być w Nowym Jorku, żeby odwiedzić Central Park. Perks. Dla wszystkich fanów przyjaciół. No proszę. Patrz, mamy Muzeum Toruńskiego Piernika. Piernik? Nam jest muzeum, no. Patrz, Madzia. Muzeum. Idziemy dalej. Muzeum? Muzeum Toruńskiego Piernika. No, kto tam jest na tym murze, co? No. Mieszczanie. Albo krzyżacy też. Widzisz? Patrzą. Na swoje miasto, no. No tam są mieszkańcy, widzisz, jest krzyżak jeden. Tam zbroi. O. Mamy krzyżaków. I mieszczan. Mamy klimatyczne uliczki dookoła. Mieliśmy przed chwilą też wypadek na hulajnodze. Lekki. Ale pacjent przeżył, nie? Kierowca z bombowca. Tam mamy rynek. Idziemy na rynek jeszcze zobaczyć i idziemy już do domu, do samochodu. O, jesteśmy na rynku. Znów. Co to za piesek? Tam jest napisane. Ale ta panorama Torunia jest elegancka. Idę tam przeczytać. Czekaj, co to jest? To jest o profesorze Filutku, wiesz? Profesor Filutek i jego piesku. Filusiu. Filuś to jest. Piesek Filuś. Spróbuj, ale po co? I co? Da się? Nikt złapała, co? Dobra, doszliśmy do Kopernika. I to koniec naszego spaceru, wycieczki po Toruniu. Pogoda, tak jak wspomniałem, nas pokonała. Jest zbyt ciepło. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, najedzeni. Na obserwatorium inne rzeczy przyjdzie czas kiedy indziej. Co nie?
Idziemy do auta. Tu jeszcze mamy chyba dwór Artusa, tak to się nazywa. Idziemy pamiątkę jeszcze kupić i koniec. Chodźcie. Dziewczyny, pochwalcie się, co tam? Z księżniczką. Z Kopernikiem nie chciałaś. Ja mam to. A ty masz co? Ty masz ciastka? Pokaż to tutaj, bo nie widać. Ciastka, takie piernika masz, ciastka. Jak ze Shreka. Co? Tak. Tak? Podoba ci się? No okej. Okay. Wycieczka udana? Tak. Zmęczeni, co? Jesteście? Nie, bo mam nogi, bo musiałam iść przed całą. Oj, no chyba na barana też się trochę pobrałem. Tylko trochę. I była gleba, nie? No dobra, to przejdziemy następnym razem jeszcze. Jeszcze jest sporo tu do zobaczenia. Patrzcie jeszcze, jakie cudo. Bar Miś. Mamy Central Park. Jeszcze Bar Miś. Nieźle.